Hej, tutaj uzupełnianie kolekcji, niektóre karty, które mam powtórki, tutaj będę kładła Daniela Sturridge'a, moje karty, tutaj jest takie lepsze, takie fajniejsze. Pierwszą kartą jest Lichtsteiner ze Szwajcarii, drugą kartą też ze Szwajcarii jest zawodnik Derdiuk. Ze Szwajcarii kolejną kartą jest Von Bergen. Kolejny Szwajcar to Barnetta. Jeszcze jeden Szwajcar to Behrami. Już przedostatni Szwajcar to Gavranovic. I najlepszym dla mnie Szwajcarem, najbardziej płatnym, znaczy nie płatnym, tylko drogim, najdroższym, Shaqiri. Tak, bardzo dobry pomocnik. I kolejny Isco, tak, Isco. Gra jeszcze w Maladze, limitka. To jest moja oczywiście powtórka. To też powtórka. Hernandez. I oto kolejna powtórka, ale to już AC Milan 7 razy zdobył Ligę Mistrzów. Drugie miejsce, na pierwszym oczywiście Real jest. Tutaj mamy Giggsa. Futery, to już były stare karty z 1999 Trade Card Europe LTD. No tam. Kolejną kartą łaną jest Borussia Dortmund. Real Madrid kolejną. To moja powtórka. Jak ktoś chce, to mogę się z kimś wymienić. Borussia Dortmund tak samo. I teraz te najlepsze karty z tych wszystkich to pierwsza, uwaga. Na pewno tej karty nie znajdziecie w polskich saszetkach. Tak. England Expert. Kolejną to jest England Goalstopper. Kolejną kartą to jest już... To będą trzy najlepsze karty. Teraz zaczniemy od Jacka Wilshera też. Też England w wersji angielskiej. Piękna karta. Dwie najlepsze karty. Game Changer Robert Lewandowski z edycji 12-13 update. Pamiętam, jakie te update'y były trudno do zdobycia. Były właśnie te Game Changery i znaczki, które tam mamy na dole. I najlepszą kartą dla mnie, najtrudniejszą do zdobycia na pewno, jest James Rodriguez. Super zawodnik, którego przetransferowali do Realu. To już dzisiaj będzie grał jeszcze mecz. I tak, to ja już muszę kończyć. Narka pa i cześć!